Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek 8 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Jezus doświadczył takiego odrzucenia na własnej skórze odrzucenia przez swoich współziomków. Dlaczego tak się dzieje? Otóż prorocy to ludzie, którzy są tacy sami jak my, którzy jedzą to samo, co my, chodzą do tych samych szkół, mówią tym samym językiem, którzy płaczą, którzy się śmieją, którzy bawią się itd. Prorocy to nie ludzie, którzy spadli z nieba, ale ludzie, którzy zostali w jakiś sposób powołani przez Pana Boga, aby mówili słowa Boże. Prorocy są wyjątkowi właśnie przez to, że przez nich przemawia Pan Bóg. I ważne jest, abyśmy tego głosu nie lekceważyli, obojętnie przez kogo ten głos do nas dociera. Może się zdarzyć, że do rodziców Pan Bóg przemówi przez ich własne dziecko, może się zdarzyć, że do żony przemówi przez męża. Może się zdarzyć, że do parafian wierzących przemówi przez księdza, przez proboszcza, a może się zdarzyć, że do proboszcza przemówi przez jego własnych parafian. Aby nie doszło do pomyłki, ważne jest, abyśmy potrafili rozeznać, co jest głosem człowieka, co jest głosem Boga, a co jest głosem być może również złego ducha. Otóż można to rozpoznać po owocach. I Pismo Święte daje nam setki, tysiące takich różnych przykładów, że po owocach można rozpoznać, z jakiego ducha jest jakaś wiadomość, którą Pan Bóg chce nam przekazać. W dzisiejszej Ewangelii Jezus powołuje się na pewne wydarzenie, które zostało opisane w Drugiej Księdze Królewskiej. Mianowicie chodzi o wodza króla Aramu, o Naamana, który. Był bardzo dzielnym wojownikiem, który przysłużył się swojemu krajowi i swojemu panu, ale jednak został obsypany trądem. Jego władca, jego król starał się w jakiś sposób uwolnić go. Dowiedział się, że w Izraelu jest jakiś prorok, który uzdrawia, który może go oczyścić z trądu. Na Aman w swojej asyście udał się do króla izraelskiego wraz z prezentami od swojego władcy. Z nadzieją, że ten uzdrowi go albo znajdzie sposób na uzdrowienie na Amana. Okazuje się, że król izraelski był po prostu przerażony. On mówi: Gdzie, jak? On chyba szuka jakiejś zaczepki. Nie jestem w stanie uzdrowić. Nie jestem Bogiem, żebym mógł uzdrawiać, ożywiać i uśmiercać. I wtedy okazało się, że istnieje rzeczywiście taki prorok, Elizeusz, który ma taką moc, taką relację z Panem Bogiem, że może uzdrawiać. Kiedy przybyli do Elizeusza. Elizeusz nawet nie wyszedł do niego. Przez swojego wysłańca kazał mu, a weź no, obmyj się siedem razy w Jordanie i już. I wtedy Naaman czuł się, poczuł się taki dotknięty. Jak to? Przecież w moim kraju jest mnóstwo różnych wspaniałych rzek. Przecież tam mogłem się umyć, a teraz mam wejść do jakiejś smródki do jakiegoś Jordanu po to, żeby się obmyć. Cóż to mi pomoże? I chciał to zignorować. Natomiast jego doradcy powiedzieli, Panie, gdyby prorok kazał ci zrobić coś trudnego, to czy, czyżbyś tego nie zrobił? On mówi, no zrobiłbym. Więc obmyj się dla świętego spokoju, a może ci to pomoże. I rzeczywiście wszedł do wody, siedem razy się obmył i kiedy wychodził jego Ciało stało się jak ciało zdrowego małego dziecka. Uzdrowiony Naaman poszedł do Elizeusza, aby mu podziękować, i przyznał, że wyobrażał sobie to zupełnie inaczej. Wyobrażał sobie, że prorok wyjdzie do niego, że wezwie imienia pana, że wzniesie rękę nad miejscem chorym i że w ten sposób zostanie uzdrowiony. Natomiast pan Bóg po posługiwał się bardzo prostymi znakami. Po prostu miał wejść do wody, obmyć się i już. Dlaczego? Dlatego, że. Prorok Elizeusz nie chciał skupiać na sobie. Wiedział, że on jest tylko narzędziem w ręku Pana Boga, że po owocach można poznać skuteczność działania Pana Boga. I dlatego najpierw kazał mu się obmyć, a później, kiedy ten doświadczył uzdrowienia, wtedy przyszedł i podziękował. Życzę Wam, kochani, abyście potrafili rozpoznać głos Pana, który do Was mówi w sposób prosty, przez różnych ludzi, zwyczajnych ludzi, ale chcę przekazać swoją wiadomość. A jeśli Ty jesteś powołany do tego, aby przekazać komuś jakąś myśl Bożą, rozeznawaj, czy to Pan Bóg Ciebie posyła, czy też może jest to Twój własny głos, bo być może Ty jesteś również powołany do tego, powołana do tego, aby przez Ciebie mówił do innych ludzi sam Pan Bóg. Dzisiaj, kochani, mamy 8 marca, a więc Dzień Kobiet. Chciałbym wszystkim Wam, kobietki, życzyć wszystkiego najlepszego, żebyście nie tylko tego jednego dnia w roku doznawały szacunku i miłości ze strony mężczyzn, ale przez cały Boży rok. I żebyście pamiętały, że Maryja, która jest wzorem człowieka takiego rozkochanego, delektującego się Słowem Bożym, rozkochanego w Duchu Świętym, która zawsze na pierwszym miejscu stawiała wolę Bożą i swojego jedynego Syna. Chciałbym, żeby Maryja również Wam razem ze mną pobłogosławiła. Przyjmijcie teraz wszyscy, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa, pa. do jutra.